idzie, nadciąga. Dzwon rozbrzmiał. Tak, moi drodzy, z bliska to wygląda. No robi wrażenie. 763 zł. Zobaczcie, jaki to czysty. Wow, możemy podejść z kamerą tak blisko do samego ognia. Idziesz sobie do ubikacji, a tutaj z kranu ma lecieć Johnny. Jesteśmy w Toruniu na ulicy Mostowej. Za moimi plecami White Bull Steakhouse, czyli restauracja serwująca najlepsze steki w Toruniu. I za chwilę wejdę tam i zamówimy absolutnego giganta, potwora, największy stek na naszym kanale. Jeszcze czegoś takiego na polskim YouTubie nie widziałeś. Olbrzymi, najdroższy stek. Jak będzie wyglądał, jak będzie smakował, to za chwilę się dowiecie. Wy weźcie koniecznie coś do jedzenia, zapnijcie pasy, a my bijemy kolejny rekord. Przesuwamy kolejną granicę. Gigant przed wami. Uwaga, zapraszam was na kulinarną podróż. No po wejściu do lokalu taki duży byczek nam się ukazuje. A Patrycja co, głaszczesz byczka? Fajny byczek. A ja dzisiaj chciałbym zamówić największego steka, jakiego tylko macie. Dobra, nie ma problemu, no to stek Tomahawk, około kilogram 800. Mhm. Do tego trzy dodatki, to ja już wybiorę dla pana. Dobrze, dobrze, może... I oczywiście trzy sosy do tego steka. Dobra, super, to poproszę. Dopytam jeszcze, jaki stopień wysmażenia tego steka? Taki może być medium albo medium rare. Dobra, no to medium rare w takim razie. I coś dobrego jeszcze do picia poproszę. Okej. Okay. A lubisz steki ogólnie? Lubię steki, lubię średnio wysmażone takie akurat, żeby były troszeczkę jeszcze krwiste. No, ale w oczekiwaniu mamy tutaj drineczkę oczywiście dla mnie, no bo no. Krysia jest, że tak powiem, kierowcą. Słodki drineczek z malinkami, limonką, a Krystianek... Zimowa herbatka. Ta. Na zdrowo. Oczywiście. Kobieta, która lubi steki. No. Rzadkość. A widzisz, a jednak... Słuchajcie, widzowie, zobaczcie jeszcze na tą tutaj lodówkę. Powiedz mi, co jest w tej lodówce? O ja, otworzyła się. Tu sezonujemy antrykoty. Antrykoty, tak? Tutaj sezonujecie. I ta lodóweczka, co ona robi? Powiedz mi. Wysysa wodę. Wysysa wodę. I to jest to sezonowanie, tak? Dokładnie. Dzięki temu stek jest bardziej wyrazisty w smaku i bardziej tak. Kruchy. Mhm. Powiem ci jedno, że robi to wrażenie. I tutaj jak klient sobie usiądzie, to może sobie oglądać, jak się... Stek sezonuje, tak? Czy nie, mięso na steka? Dokładnie. Ładnie to wygląda, fantastycznie. To jest coś, co warto pokazać. Tak, moi drodzy, z bliska to wygląda. No robi wrażenie, nie powiem. Ciekawostka fajna. W oczekiwaniu na zamówienie ja zawsze jestem rozemocjonowany. To jest już tradycja, ale tym razem to będzie absolutny rekord. Jeszcze nie znamy ceny, ale ten stek, z tego co słyszałem, będzie miał kilogram 800 gramów. Ile będzie kosztował? Łatwo jest to obliczyć. 35 zł za 100 gramów sezonowanej wołowiny. Ale kilogram 800 to będzie chyba 600 zł. Tak mi się wydaje. Ale no to, nie, to 600 zł to jest niewyobrażalne. To jest... Za chwilę chyba czegoś będzie takiego podanie. Jeszcze nie mam nadzieję, jak będzie dzwonek się rozlegnie, to słuchajcie, za chwilę zabieram was z kamerą i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No dzisiaj przekroczymy kolejny rekord na naszym kanale. Idzie, nadciąga, dzwon rozbrzmiał. Coś niesamowitego. Co tutaj się dzieje? Słuchajcie, zobaczcie tego potwora, zobaczcie tego giganta. To jest niesamowite. Spójrzcie na tego giganta, jeszcze dodatkowo tutaj oprószone pięknie przyprawami, z solą. Teraz następuje główne show, czyli opalanie ziołowego masełka. O ile? Pięknie to wygląda. Wow. Wow. Niesamowite. Cudownie. To się dzieje naprawdę. Tu się pali. Ja nie mogę. Słuchajcie, zobaczcie. Możemy podejść z kamerą tak blisko do samego ognia. Niesamowite. Niesamowite. Dziękujemy uprzejmie za show. Zapach ziół jest w całym lokalu. Naprawdę. Wow. Ale wiesz co, ja nie wiem, aż mi odjęło mowę. Tyle sosów, tyle fajnych dodatków tutaj. Wow, i pieczone ziemniaczki tutaj mamy. I sosy, i dodatki. O jeny. Będzie naprawdę dzisiaj gruba wyżera. O, ten zobaczcie, fragment. Jak fajnie, jaki soczysty. O jeny, wysmażony, tak wow. Właśnie medium.
naprawdę ładnie, elegancko, super, słuchajcie, niezabite mięso. Sprawdźmy na początku mięsko. Tak, Patrycja już zanim próbuje. Zanim dodatki. Tak, słuchajcie, zobaczcie, poziom wysmażenia mięsa. O tym, słuchajcie, będzie też zrobiony później odcinek osobny, natomiast mamy różne stopnie wysmażenia mięsa, od blue, czyli takie praktycznie surowe, do super extra well done, gdzie jest całkowicie zabite. Tutaj mamy właśnie tak po środeczku, idealnie. To jest coś takiego, co warto zamawiać. Nie takie well done, tylko właśnie coś takiego lekko, takie jeszcze krwiste, delikatnie. Patrycja, no próba smaku. Jak będzie to smakowało? To jest właśnie to, na co czekałam. Ja już czuję. Tak. Smaki, ojeny, aromatyczne, przyprawione, no cudowny, naprawdę. Jaki soczysty, tak, ociekające mięso. Krabią sezonowane. Z niego. Super i sposób wysmażenia idealny, taki jaki ja lubię. Nie za mocno, nie za słabo. I co my tutaj mamy, co to jest? To jest kamień. Specjalny kamień, tak? Tak, na którym serwujemy steki, wszystkie tak. Oprócz właśnie tomahawka, mhm. Natomiast będzie można sobie jeszcze go podgrzać, będzie fajnie skwierczał. Tak? I oprócz tibona, natomiast polędwice, antrykoci, tak. Czyli ribeye i New Yorka roast beef serwujemy właśnie na kamieniach. Na kamieniach. I teraz, co ja mogę wziąć tutaj to mięso? No ja już wezmę. Dobra, Patrycja, show, część dalsza, specjalny kamień tutaj przyszedł do nas. Jeżeli chodzi o ten kamień, tak. To jest kamień lawowy, on jest rozgrzany do tak. Około 300 stopni. 300 stopni. I teraz możemy tego steka jeszcze podgrzać sobie. Mm-hmm. Niesamowicie. Spróbujemy go z drugiej strony. Tak, ale to wygląda rewelacyjnie. No. I lekko podsmażony na kamieniu. No jeny, słuchajcie, to leci do waszych ust, jak wrażenia, dajcie mi znać, czy czuć ten zapach. Warto było dopłacić do tego mięsa sezonowanego, czyli przebywającego w odpowiednich warunkach, w specjalnej takiej chłodniczej lodówce. Ono jest naprawdę fajnie kruche, rozrywające się. Przy okazji jest ta cała esencja w środku, ten cały clue, to co, o co chodzi w mięsie. Steków akurat w swoim życiu miałem niewiele okazji zjeść, ale to jest prawdziwa petarda. Te dodatki też są bardzo smaczne, tutaj te sosiki. Ja wam powiem taką rzecz, jestem osobą, w sumie Krystian też, oboje nienawidzimy twarogu. Po prostu nie lubimy, jak widzimy, że gdzieś jest twarog dodawany, to zawsze prosimy, żeby nam nie dawali. Tutaj mamy ziemniaczki z rzodkiewką i twarożkiem. Mhm. I wyobraźcie sobie, że ja ten twarożek cały wyjadłam, bo on jest tak smaczny, wędzony twarożek, jest naprawdę przepyszny i... Pierwszy raz smakuje mi twaróg. Tutaj mamy cebuleczkę, która jest tak słodka, to jest szalotka, która jest tak fajnie podgrzana, tak słodziutka, że jest jeszcze z mango robiona, dlatego ten mango, słodki smak, dla mnie mój faworyt. Faworyt, jeżeli chodzi o dodatki. Dobra. My jeszcze nie spróbowaliśmy sałatki. Jeszcze nie. No kochanie, jak sałateczka. Dobra. Dobra? Jaki to jest sałateczka? Słuchaj. Wiesz co? No, opowiadaj. Liście są fajnie opruszone takim... No. W ogóle tutaj jest parmezan. Parmezan, na no. Mhm. Czekaj, proszę cię bardzo. No. Dziabaj. Delikatnie słodkawa. Jest ser. Tu jest najlepsze, cicho. Krystian. Tak, tam jest najsmaczniejsze. Ale... No. Jeżeli chodzi o to, co pokazałeś tutaj... Tak, nie wolno na YouTubie, nie ale wolno. Można. Ale muszę jedną rzecz przyznać. No. Nie lubię tych rzeczy. No bo jestem kobietą i jest to jakby takie mocne, takie. A to tutaj, właśnie to tutaj, czego nie wolno pokazywać, no. Jest bardzo delikatne. I myślę, że każda kobieta by się zdziwiła, gdyby przyszła i by wypiła właśnie to, bo jest naprawdę bardzo delikatne i można to łatwo przełknąć. I to się nazywa ognista woda. No bo to jest ognista woda. To co, Patrycja, czas za chwilę na podsumowanie jakieś dla widzów. Zdecydowanie. Ale zobaczcie, wszystko praktycznie zjedzone i to jest dowód. Wymiecione. Dowód na to, że jest to smaczne. A to za chwilę, moi drodzy, jeszcze biorę i kończę. Specjalnie dla was. Uwaga. 630, 720, 750, 763.
Złote. 763 zł za wszystko. 800, no takiej kwoty to jeszcze nie mieliśmy. Jeszcze nie mieliśmy, naprawdę się nie spodziewałem. No bo trzeba pamiętać jeszcze o tipie dla kelnera. No oczywiście, no tak, no wiadomo, trzeba doliczyć. Czas na jakieś małe podsumowanie. No, tak jest. Dowiedziałem się dzisiaj bardzo dużo ciekawych rzeczy. Czyli jedząc uczą, uczą jedząc. Dokładnie. Słuchajcie, i sezonowanie, czyli tutaj takie wyciąganie zbędnej wody z mięsa. No ale też stek, prawdziwy potwór, Patrycja. No, cena nie ukrywajmy, no dzisiaj zaskoczyła, nie oszukujmy się, ale ja jestem w sumie w szoku, Krystian, że my we dwóch praktycznie daliśmy radę wszystko zjeść. No mówię, niedługo Fat Lovers, jesteśmy napchani pod sufit. No pod sufit, ja przez dwa dni nie będę nic jadła. Pod sufit i pod korek. Dzisiaj tutaj fajnie, bardzo przyjemna, miła atmosfera. Bardzo. No i jeszcze nie... rodzinnie, miło, nie... jak w domu. Jest jeszcze niespodzianka, Patrycja, wiesz jaka? No tutaj zostało zapłacone za zamówienie przez menadżera. O! Menadżer zapłacił za zamówienie, mówimy to widzom szczerze. Słuchajcie, dzisiaj bardzo miło zostaliśmy ugoszczeni, ja się nie spodziewałem, no więc ja też nie. Bardzo miło z ich strony. Oczywiście nie ma to wpływu na naszą opinię, tutaj ocenę. No my dawaliśmy opinię, zanim jeszcze wiedzieliśmy. Dokładnie, słuchajcie, tak więc... Jeżeli macie ochotę na steki, jesteście w okolicach Torunia, to zdecydowanie przyjdźcie tutaj, bo warto. Nie zawiedziecie się, na pewno doradzą wam tak, że będziecie zadowoleni i najedzeni. Czyli moi drodzy, kolejny potwór pokonany, kolejna bestia rozpracowana, a wy oczywiście oglądajcie nasz kanał po więcej takich potworów, więcej takich olbrzymich steków. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni i dzisiaj ten stek, ten tomahawk, ten toporek, to mięso cudowne i wspaniałe, wykrojone i równo ułożone było dla was czymś fajnym, czy jakimś rarytasem. A my teraz co robimy? Żegnamy się. Żegnamy. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiamy. Pa! To jest zarazem już ekran końcowy. A!